Dlaczego wieża w Pizie jest krzywa? Gdzie można zrobić papiery na Torreadora? To tylko przykłady pytań, które pojawią się w dzisiejszym teście o Europie. Żyjemy w epoce startupów. W największym uproszczeniu to oryginalny, innowacyjny pomysł, wynalazek, który może zmienić świat. Tak jest. Autorzy tych znakomitych pomysłów są dziś razem z nami w studiu jako drużyna innowatorów. Franciszku, ja tobie zadam najpierw pytanie. Powiedz, czy te przekładnie można wykorzystać w rowerach sportowych? Dla segmentu sportowego mamy inną niespodziankę, natomiast przekładnia jest skierowana do tych wszystkich rowerów, w których liczy się przede wszystkim wygoda. Przed Państwem 6 rund po 6 pytań. Każda proste pytanie na rozgrzewkę. Królowa Bona sprowadziła do Polski i spopularyzowała. Sangue d'Italia i sangue Polacco. Wielkie brawa! Maciek uśmiecha się do nas czule, więc to może oznaczać, że pytania będą po prostu zabójcze. Co to są fundusze europejskie? Każdy kraj dostaje po trochu pieniędzy, na przykład 1000 euro. W przypadku Polski 1000 złotych. Co to jest instrument finansowy? Kiedy byłem mały, to wydawało mi się, że to jest po prostu fujarka ze złota. Poziom trudności rośnie. Z dotacji programu Infrastruktura i Środowisko można sfinansować między innymi. Dziś ten Kurzajewski przesadził. Rzadko kiedy przesadza. Dziękuję bardzo, kocham cię. Nauka przez zabawę to cel projektu Zaprogramuj przyszłość. Kodowania, skreczowania i programowania uczą się już pierwszaki. Wymyśliliśmy algorytm, w jaki sposób udzielać prawidłowych odpowiedzi. Teraz podczas testu. Logika rządzi. Na jakie innowacje można dostać fundusze z Unii Europejskiej? Lubię myśleć, że Trigo wyznacza początek nowej kategorii pojazdów miejskich, które łączą sobie zalety mobilności i łatwość parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem samochodu. Dwie finałowe pary w wielkim teście o Europie. Wielkie gratulacje. Najbardziej nieodpowiedzialnymi kierowcami w Europie są... Dajmy na grę. Włosi, bez punktu, gdzie przed wprowadzeniem euro płaciło się pesetami. To jest pytanie na wagę zwycięstwa. C, oczywiście, że tak. C w Hiszpanii! Brawo! Dominika Cusic i Sergi Pilasa zwycięzcami! Gratulacje! Ja się bardzo cieszę dzisiaj postawą innowatorów. To dobrze dla nas wróży. Liczymy, że za parę lat, jak się spotkamy, to będziemy mieli tak zwane unicorny, czyli jednorożce, polskie firmy, które zawojują cały świat. Gratulujemy. Chcielibyśmy pomóc. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Raz jeszcze gratulacje.